Yo, siemaneczko, jak zdobyć jak najszybciej tą białą torbę właśnie z rezyserskiego. Więc zaczynamy tutaj z fabuły, idziemy na tryb rezyserski i idziemy właśnie zaznaczone aktorzy. Wszystkie tutaj co mamy kasujemy teraz. Dzięki za donecika. Tutaj po prawej na dole widzimy co jest kasowanie, co jest zaznacz tego, nie? I musimy mieć ptaka. Nie masz ptaka, to idź na fabułę, pograj tam i szukaj właśnie kwiatek peyoty tam na tym, na Chiliad jest i tam jaszcząba może trafić mewy czy jakiegoś ptaka, nie? Musi być ptak. Teraz ustawiamy, zaznaczamy mewy, więc na PS-ie to trójkąt, na Xboxie to jest Y. Idziemy na właśnie gracza online. Jego też zaznaczamy, więc Y albo trójkąt na PS-ie i teraz mamy zaznaczone postacie, to jest mewa i postać online. Wchodzimy na tryb fabularny i wchodzimy na sesję dla zaproszonych, idziemy do sklepu i kupujemy właśnie ten strój. To jest strój nie ten, nie motocyklowy, tylko wyścigowy, ten czerwony. Ten strój zapiszemy na puste miejsce. Puste miejsce szukamy. Zapisane, ja dam tam red, że to będę wiedział, że to jest ten, nie? Daj nazwę, żebyś zapamiętał. Teraz idę znowu strzałkę w prawo i po prostu biorę strój standardowy, zdejmuję okularki. Ekipunę styl, akcesoria i zdejmuję okulary. Oczywiście też musisz mieć spadochron właśnie Izraela. Nie masz jego, no to kup go właśnie w Ammunition. Jak go masz, to zaraz go założymy. Sprawdź naprawdę, czy jeszcze nic nie ma założonego jako akcesorie. Styl, spadochron i włączam. I tutaj jak mam parę tych kupionych, no to biorę Izraela, jak nie masz go, to jedź do Ammunition, kup Izraela. Dobra, teraz co robimy, to odpalamy tą akcję, co tutaj jest właśnie spadochronowa taka akcja. Więc strój wyścigu zapisujemy, a normalny strój nie zapisujemy, spadochron nakładamy i odpalamy tą akcję. Teraz to wszystko to robimy, to ulepszy nam właśnie zdobyć i znaleźć tą torbę z maską świąteczną. Ja powiem wam, że w 10 minut mi się pojawiła z maską świąteczną i bardzo zajebiście, bo dużo osób chce właśnie tą torbę, albo zielona się nawet mi pojawiła parę razy, ale ja szukałem właśnie tą białą, więc zielone nie zapisałem. Co jeszcze nagram? Jutro spróbuję. Nowa metoda, mrożenie masek w 15 minut lub troszkę dłużej, ale nie, że godzinami siedzisz, zamrażasz maski. Wyskakujemy z tego helikoptera i trafiamy w ten pierwszy punkt tutaj. Jak ten punkt zaliczyliśmy, to dajemy telefon w górę i wyłączamy akcję. Respinas. Z naszym pojazdem, co wcześniej mieliśmy przy sobie. Ja tu miałem ten motor. Wysiadam i teraz daję na kółko broni i tam widzę, że dwa spadochrony mam, widzicie? Dwa spadochrony. Jak tak macie, to zajebiście. Zapomniałem na początku kupić taką maskę, ale to bez problemu. Lecimy do tam, gdzie maski są. Skakujemy z opresora. Idziemy na interakcję i właśnie wybieramy ten strój wyścigu. Trzymamy na niego, jak zaraz wylądujemy, zdejmiemy spadochron, to spamujemy, żeby nałożyć ten strój. Cyk, mamy nałożonego, dobra, wychodzimy z interakcji. Idę właśnie teraz tą maskę kupić, co właśnie zapomniałem pierw, ale to nie zniszczy nic, glitcha. Więc jak już ją masz, no to możesz to nałożyć, to jest właśnie ta. Szary kołnierz, to jest napad w kasynach, tam jest. Nakładamy to,
nie zapisujemy, po prostu jedziemy do próby czasu. On teraz jest w dokach, strzałka w prawo, 2 sekundy szukamy, strzałkę na dół trzymamy i wybieramy postać fabuły i potwierdzamy komunikat, że lecimy na fabułę. Jak zaraz się załadujemy fabułę, wchodzimy na tryb reżyserski. Tryb reżyserski. Jak myślałeś, ej, pierw miałem zwierzęta, tak te wszystkie te pejoty zebrałeś, a teraz nie masz, to weź tam inny save game, wcześniejszy, otwórz i wtedy się pojawi, nie? Dobra, mamy te zaznaczone, idziemy na zaznaczone te postacie i teraz robimy tak. Trzymamy gałek lewy do góry cały czas. Tą gumką to tak jakoś zaczepiemy, czyli ja tam zawsze wykałaczkę w to wsadzam troszeczkę, żeby się ten gałek naprzód trzymał, nie do góry, do przodu. I wtedy to tak się robi, że to trwa 26 minut i te ptaki musimy kopiować. 26 minut, my to nie będziemy tutaj oczywiście pokazywać, więc my to przewinąłem to. Tutaj, po 26 minutach nasza postać trafi na ten, na słomę. I tam jeszcze z parę razy tak to zrobimy do góry, nie, żeby tam postać się ten pojawiła. I potem kasujemy mewę. Ten ptaka w sumie, kasujemy ptaka. I potem wracamy na ten wstecz i idziemy na promenadę, tam hobby boby, promenadę i po prostu spamujemy kwadracikiem, czy tam parę razy kwadrat na PS-ie, X na właśnie Xbox. I tutaj szukamy jeden strój, w sumie strój z tą torbą, co ma maskę świąteczną. I powiem wam, 10 razy mi to się pokazywało. Tam już jeden ominąłem, ale to nie było z maską. Tu różne torby widać, różne kolory, zielone, czarne, niebieskie, białe. Powiem wam tak, nie wciskajcie tego kwadrata czy X-a szybko, bo jak przeminiesz, to musisz czekać na następny strój z tą maską świąteczną. Maska świąteczna najlepsza to jest Renifer, głowa bałwana, elf i co tam jeszcze dobrze, pingwin, to najlepsze przychodzą maski na właśnie tryb online. Właśnie ten bałwan, zaznaczyłem go, ale nie będę jego używał, bo poszukałem po prostu troszkę dalej. Zaznaczam to trójkątem albo Y, nie? Zaznaczam ten. Tutaj, patrz, mamy elfa i mam od razu białą torbę. W 10 minut trafiłem na torbę z maską świąteczną z elfem. Na ten strój to nie patrzę, bo ten strój to mam gdzieś. Chodzi mi o tą torbę, bo i tak to mogę przenieść na inne stroje. Więc dajemy wstecz. I idziemy właśnie na tryb, w sumie nie, dajmy wstecz, zaznaczone te, zaznaczone aktorzy i wybieramy właśnie ten tutaj, co chcemy, nie, to właśnie ten jest ten elf, to będzie ten elf właśnie z tą torbą i po prostu wciskamy X albo A. Więc najlepsze 4 maski: Renifer, bałwan, elf i pingwin. Więc wybieramy tą postać, którą chcemy, po prostu X czy A. Tutaj 30 sekund się pokręcimy. 30 sekund. Potem strzałkę w dół, wybieramy fabułę, postać fabuły. Lecimy na fabułę i opuszczamy tryb reżyserski. I teraz będziemy z tą postacią, z tą torbą właśnie fabułę. Tutaj pyk, tutaj też 30 sekund się pokręcimy. I potem po prostu wyjdziemy w start online, sesja dla zaproszonych.
zazdrościł, że kurwa mam tą torbę i zaczął mnie bić. Dziad. Dobra, online start i sesja dla zaproszonych. Albo zaraz jak nas załaduje w sesję, to pojawisz się z torbą, albo pojawisz się bez torby. Tak jak się pojawimy bez torby, tak jak ja tutaj, wchodzimy w interakcję. SecroSurf. Rejestrujemy się jako SecroSurf czy tam VIP. Idziemy na styl, więc SecroSurf styl, zarządzenie styl. Styl, raz strzałkę w lewo i raz strzałkę w prawo. Pyk. Postać się pokazała właśnie z torbą. Albo kradniesz gdzieś helikopter, gdzieś z jakiejś tej lotniska, albo masz swój opresor. Jak z helikoptera skaczesz, to nad morzem wyskakuj jak opresorem, to tak widzisz na mapie, że jeszcze nad plażą lata, no to nad plażą wyskakuje, nie? Helikopterem zawsze miej swoją postać tam na mapie za wodą, nie? Po prostu nad wodą, bo jak ci wybuchnie, to pały będą i wtedy nie wlecisz w sklep, nie? Więc wysoko jesteśmy troszkę, tak wiesz, żeby ogarnąć to trochę, no to wyskakujemy, bierzemy spadochron, lecimy spokojnie do tego sklepu z masek. Ja trzymam zawsze R1, L1, na Xboxie to te dwa górne, te triggery, nie? Lecimy, tak troszkę kieruję, żeby elegancko wlecieć. Żeby mnie ścięło te linie, pyk, szybko spamuję teraz strzałkę w prawo, załadowało mnie sklep. Teraz zapisuję ten strój na inne puste właśnie miejsce. I zobaczcie, teraz wchodzę na styl i mam właśnie ten torbę i po prostu mogę już, jak z tą torbą mam nawet inne stroje zmieniać. Tutaj stawię link glitcha, jak przestawić torbę z tego stroju na przykład inny strój. To na tyle, trzymajcie się, na razie, yo!